Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu w Sopotece, dzień dobry Państwu przed ekranami komputerów. Witam serdecznie na spotkaniu z dr Aleksandrą Kardaś, doktorką. Lubi Pani feminatywy? Doktorką nauk fizycznych, specjalizującą się w fizyce atmosfery, a także współtwórczynią takiego projektu Nauka o klimacie. Czy jest włączony ten mikrofon? Chyba teraz będzie mnie lepiej słychać. Teraz będzie lepiej słychać, tak. Właściwie dzień dobry, bo jest 17, ale jakoś tak ponuro dzisiaj w Sopocie, że człowiek ma ochotę powiedzieć dobry wieczór. No trochę tak, ale myślę, że tutaj jest w ogóle przyjemnie, bardzo woda szumi ze wszystkich stron, i w fontannach, i w morzu, i z deszczem, więc jest mnóstwo ciekawych dźwięków, mnóstwo fajnych wrażeń. No właśnie, spotykamy się z okazji książka o wodzie, którą pani napisała. To jest część projektu, tutaj muszę sięgnąć do moich notatek, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. To bardzo ważna formułka, została właśnie wypowiedziana. I już zaczniemy rozmawiać, tylko tutaj w związku z technologią ja muszę obserwować również, co się dzieje na żywo, o i jakie Państwa mają w razie czego pytania. Jest z nami także Nikita. Nikita to jest pies towarzyszący, to jest pies bibliotekarski, także on również będzie u nas na spotkaniu, choć Nikita tutaj bliżej. Możesz się włączać też w rozmowę, byle niezbyt intensywnie. No dobrze, to właśnie deszcz dzisiaj pada obficie w Sopocie i muszę powiedzieć, że po lekturze książki ja już nie mogę patrzeć na deszcz tak jak kiedyś, ponieważ zawsze mi się wydawało, że te krople to takie łezki, które na mnie tak spadają, a okazało się, że te spadające krople są bardziej jak kluski śląskie. I teraz ja tak idę i mówię, ojej, kluski śląskie na mnie padają. No mam nadzieję, że nie są zbyt gorące w takim razie i ciężkie, nie jest to zbyt nieprzyjemne doznanie, ale rzeczywiście krople deszczu, kiedy spadają, mają taki trochę zabawny kształt. Jest to związane z tym, że po prostu muszą pokonywać opór powietrza i uderzają, zderzając się z cząsteczkami powietrza, po prostu nabierają takiego rozpłaszczonego trochę kształtu, więc rzeczywiście to jest taki bardziej spadająca kluska śląska, która czasem się nawet potrafi rozerwać, jeżeli za bardzo tak trafia na jakieś zawirowania powietrza, za duża jest i za bardzo się przelewa, więc rzeczywiście te rysunki takich kropelek łezkowatych bywają mylące, taki kształt łezkowaty. Miewają oczywiście kropelki, kiedy na przykład próbujemy upuścić jedną kropelkę z jakiegoś skraplacza, pipetki, albo kiedy kropla spływa po szybie, to wtedy się tak potrafi rozciągać w pionie, ale kiedy musi pokonywać opory powietrza, to zostaje kluska śląska. To chyba oznacza, że pisząc taką książkę popularno-naukową, fizyk też musi sięgnąć do swojej wyobraźni, prawda? Żeby to, co jest naukowe, troszeczkę przybliżyć osobom takim jak ja, które mają tak zwane umysły humanistyczne i naprawdę, chociaż się starają, często wiele nie rozumieją, no bo kluska śląska do mnie przemawia. Zdecydowanie. I to chyba zapamiętam już do końca życia. No właśnie, pani pisząc książkę o wodzie, często miała właśnie takie momenty, że no, to trzeba sobie do czegoś porównać, żeby łatwiej to było wytłumaczyć, na przykład do kluski śląskiej. No oczywiście tak, jeżeli chcemy wytłumaczyć trochę czasami złożone zjawiska, to warto jest sięgnąć po jakieś dobre analogie, coś co ludzie znają, jakoś tak potrafią to wtedy połączyć, lepiej sobie wyobrazić. Myślę, że w ogóle zrozumienie zjawisk, pojęć polega na tym, że budujemy sobie w głowie taki model ich, wiemy jak one działają, niekoniecznie opisujemy je w głowie za pomocą słów, ale jakoś tak czujemy, co się dzieje, jak to wygląda, jakie zależności są pomiędzy jakimiś rzeczami, które ze sobą oddziałują. No i do tego jest często przydatna właśnie jakaś taka analogia, która nam to powiąże z czymś, co już dobrze czujemy, tak? Jak na przykład porównamy ruch cząsteczek gazu do ruchu, nie wiem, dzieci, które się ze sobą bawią, kręcą w kółko i lub robią jakąś gimnastykę, tak? To wtedy od razu jest to łatwiej sobie wyobrazić, jakoś powiązać i zbudować w głowie taki model. Mhm. A skąd właściwie na Ziemi wzięła się woda? No, woda na Ziemi była od początków jej istnienia.
woda po prostu unosiła się tak jak inne różne związki chemiczne czy pojedyncze atomy w przestrzeni kosmicznej. Kiedy zaczął powstawać Układ Słoneczny, zaczęła się zbierać materia w jednym miejscu, powstawał taki dysk rozproszonych różnych cząstek, a później w tym dysku zaczęły się formować planety, to pośród tych cząsteczek, które się ze sobą sklejały, były też cząsteczki wody. Później też prawdopodobnie część wody przywędrowała do nas wraz z różnymi kometami i innymi takimi kamulcami kosmicznymi, które uderzały w Ziemię i właśnie wodę zawierały. Więc mamy ślady pokazujące, że woda na Ziemi jest właśnie z różnego troszeczkę pochodzenia i zbierała się u nas przez dłuższy czas. Można określić, skąd przyleciała, nie wiem, z jakiego miejsca w kosmosie, czy to jest niemożliwe do ustalenia jeszcze? Z jakiego miejsca w kosmosie to chyba byłoby trudno, natomiast rzeczywiście jest tak, że znajduje się, są pewne cechy charakterystyczne wody, na przykład na różnych ciałach niebieskich, czy na kometach, że one mają odpowiedni skład izotopowy. Są tutaj metody na to, żeby z pewnym prawdopodobieństwem móc się domyślać, że część wody pochodzi z komet na przykład, więc są takie metody. Mm-hmm. Czytając pani książkę, bo ta woda jest tutaj przedstawiona we wszystkich rodzajach skupienia, w jakich występuje na Ziemi, czyli jest woda w oceanach, woda na lądach, woda w chmurach. Zastanawiałam się, czy jest możliwa taka sytuacja, że woda nam się kiedyś skończy. Czy to jest taki zasób naprawdę odnawialny zawsze? Czy może być tak, że w pewnym momencie tej wody zabraknie? Nawet nie zabraknie, tylko po prostu jej nie będzie. To jest bardzo mało prawdopodobne, żeby woda wyparowała z Ziemi, ponieważ mamy grawitację, mamy atmosferę. Woda poza tym, kiedy stygnie, to skrapla się i opada z powrotem na Ziemię, właśnie przyciągana przez grawitację. Nie jest łatwo cząsteczkom w ogóle, jakimkolwiek cząsteczkom uciec z naszej atmosfery, bo wszystkie są trzymane przez grawitację. Tylko jakieś naprawdę pojedyncze atomy, to najczęściej wodoru czy helu, są w stanie gdzieś w wysokich partiach tak się rozpędzać, żeby uciec z naszego pola grawitacji. Więc raczej woda u nas zostanie. Natomiast problem jest taki, że nam nie jest wszystko jedno, jaka ta woda jest. Bo nam jest potrzebna w praktyce najczęściej woda, która nie jest słona, bo my pijemy wodę słodką i takiej wody też potrzebujemy dla roślin na przykład, które uprawiamy i które nam później służą jako pożywienie. Chcemy, żeby ta woda była też czysta, nie zawierała jakichś trujących substancji. Również z tych powodów, ponieważ nie chcielibyśmy się po prostu otruć, nie chcielibyśmy otruć naszych zwierząt, więc potrzebujemy czystej wody, potrzebujemy słodkiej wody i w dodatku chcielibyśmy jej używać tam, gdzie mieszkamy, a nie wszyscy mieszkamy w pobliżu takich bogatych miejsc bogatych w wodę, miejsc, w których spada dużo wody. Mieszkamy też w miejscach, w których zmienia się ta dostępność wody, na przykład pogarsza się ze względu na różne zmiany zachodzące na świecie i takie związane z klimatem i takie bezpośrednio powodowane już jakimiś inwestycjami, jakąś infrastrukturą, jakimiś przebudowami. Więc mimo że wody jest na świecie mnóstwo, to niestety niecała jest dla nas dostępna, niecała jest dla nas przydatna, no i nie zawsze jest tam, gdzie byśmy chcieli. My potrafimy dbać dobrze o wodę, którą mamy? Czy potrafimy? No to jest tak, że wiemy bardzo dużo na temat tego, jak dobrze jest gospodarować wodą, jak pilnować, żeby ona była właśnie czysta, jak unikać zanieczyszczania wody, jak ją oczyszczać. Natomiast doświadczenie pokazuje, że nie zawsze nam to wychodzi w praktyce. Nie wszędzie wdrażamy takie metody gospodarowania wodą, które sprzyjają temu, żeby ona z nami zostawała, żeby była w glebie, żeby służyła nam, służyła roślinom, więc tutaj takie organizacyjno, trochę planistyczne aspekty czasami szwankują. No właśnie, bo teraz jest taki trend na rewitalizację miast, który sprowadza się do tego, że wycina się zieleń dookoła, betonuje się wszystko i, no i właściwie ta woda nie ma, woda spada i
no, w beton nam nie wsiąknie. No, beton to jest wtedy warstwa nieprzepuszczalna. Tak jak skała? Tak jak skała, tak. Dobrze. Czasami się opowiada o tym, jak woda spada na ziemię, przesącza się przez glebę i aż dociera do jakiejś warstwy nieprzepuszczalnej. No i wtedy nie może wnikać głębiej. Tworzy się jakiś taki warstwa wodonośna. No ale jeżeli warstwa nieprzepuszczalna jest od razu na powierzchni ziemi, no to woda po prostu może po niej tylko spływać. Zwykle spływa do kanalizacji, burzowej dalej, gdzieś jest odprowadzana do rzeki, z rzeką spływa do morza, no i tak szybciutko się z nią żegnamy. I wtedy robi się wodą słoną, a nie wodą słodką do picia. Tak jest, tak jest. Miesza się zresztą wody w morzu czy w oceanie, no i przestaje być tak bardzo użyteczna dla nas. Mhm. Czyli optymalnie jest tak, żeby woda spadając miała gdzie wsiąkać, czyli na przykład łąki miejskie, już zostając oczywiście w mieście, bo to mnie interesuje, też w kontekście różnych kłótni, myślę, mogę powiedzieć, dyskusji internetowych, że po co nam, nie wiem, łąka w mieście na przykład. Mhm. No więc łąka w mieście jest nam potrzebna chociażby po to właśnie, żeby ta woda miała gdzie wciągnąć i żeby mogła później być dla nas wartościowa. Tak? No to nie musi być koniecznie łąka, to może być taki, powiedzmy, coś prostszego. Jeśli ktoś nie lubi tak wiele kolorów być może i różnych pyłków, może to być trawnik nawet dosyć prosty. Powiedzmy prostą trawą, natomiast żeby ten trawnik był ukształtowany tak, żeby woda się w nim zbierała. Tak, my teraz często mamy tak, że trawnik jest trochę wyżej niż ulica, a powinno być odwrotnie, żeby woda z ulicy spływała na trawnik, tam się zbierała, a nie tak, że z trawnika spływa na ulicę, bo to bez sensu, prawda? Więc to mogą być też trawniki, to mogą być jakieś zagłębienia, tak zwane ogrody deszczowe, czyli właśnie takie tereny zielone z zagłębieniami, do których woda może wpływać. Tam wtedy czasami są bardzo fajne zestawy roślinności też takiej na tereny typowej dla terenów podmokłych, jakieś trzciny, więc tutaj niekoniecznie tylko łąka. Jest dużo fajnych rozwiązań i to nie musi być też jednolite, można tutaj pewno się fantazją popisać. Mogą być też zielone dachy, zielone ściany, bardzo dużo opcji jest. Pomysłów jest dużo. Czy w Polsce są już takie pomysły, czy takie rozwiązania, które właśnie idą w tym kierunku i są takim wzorem, który warto naśladować? Tak, w niektórych miastach to się zdarza. Wiem, że w Trójmieście są takie rozwiązania rozwijane, ale też w innych miastach również coraz częściej. No dobrze, czyli właściwie to pokazuje, są kolejne osoby, przychodzą nas oglądać, bardzo, bardzo serdecznie witamy. Od razu podpowiem, że jeżeli ktoś z Państwa ma już jakieś pytanie w trakcie naszej dyskusji, to oczywiście może je zadać, ja to wszystko tutaj widzę, podglądam i będziemy to wplatać. Jeszcze trochę przy tej ekologii chciałabym zostać, zanim jeszcze trochę o samej wodzie porozmawiamy, bo czym właściwie dla nas kończy się to takie betonowanie miast, bo to nie chodzi tylko o wodę, prawda, i odzyskiwanie wody i możliwość, żeby woda była wykorzystywana później jako ta woda do picia, do podlewania, czyli do życia. To jest chyba dużo bardziej skomplikowane, prawda? No tutaj się łączą różne aspekty, bo na razie powiedziałyśmy o tym, że ta woda, która spada nam wybetonowane, nieprzepuszczalne powierzchnie, szybko od nas ucieka, ale zanim ucieknie, często powoduje też inne komplikacje, bo przez jakiś czas zbiera się, na przykład mamy po prostu taki basen zamiast ulicy, mamy kanał zamiast trasy szybkiego ruchu i mamy właśnie zalane przejścia podziemne, zalane piwnice i tym podobne. Więc po pierwsze pojawiają się zniszczenia związane z takimi zalaniami. No ale oczywiście to wybetonowanie miast oznacza również, że one się dużo bardziej nagrzewają niż tereny wokół miast. Zwłaszcza kiedy mamy upały. Tutaj nie tylko beton, ogólnie wszystkie takie powierzchnie, które są ciemne, dobrze pochłaniają promieniowanie słoneczne. Jeszcze w mieście dodatkowo, oprócz tego, że w ogóle te powierzchnie sprzyjają nagrzewaniu się, to przecież mamy też mnóstwo dodatkowych takich źródeł ciepła, tak? Bo i nasze systemy ogrzewania ogrzewają miasto, i nasze systemy chłodzenia ogrzewają miasto, bo one chłodzą wnętrze biura, ale grzeją powietrze na zewnątrz. Więc mamy bardzo dużo powodów, dla których miasto i tak samo z siebie jest gorące i takie powierzchnie betonowe, pozbawione zieleni, no również powodują, że ten problem się robi poważniejszy i zamiast go jakoś minimalizować poprzez
zwiększanie powierzchni terenów zielonych poprzez sadzenie drzew i różne takie rozwiązania, to jeżeli zamiast tego robimy coraz więcej powierzchni betonowych, to jakby działamy no, w stronę niekorzystną dla mieszkańców miasta, tak? Powodującą, że miasto robi się gorętsze, gorętsze i jeszcze gorętsze, zwłaszcza podczas upałów. No właśnie, ile my właściwie jako mieszkańcy miast zużywamy wody, nie wiem, dziennie, tygodniowo, bo tak jak człowiek się zastanowi na początek, no to umyje ręce kilka razy dziennie, teraz częściej jeszcze prysznic, czasem kąpiel w wannie, no jeszcze przychodzi nam do głowy, że woda to jest pralka czy zmywarka i właściwie na tym tak kończy się nasz pomysł, gdzie ta woda jest wykorzystywana. Tymczasem ta woda jest wykorzystywana w bardzo wielu innych jeszcze miejscach i mnóstwo jej tam się zużywa. Rzeczywiście tak, ja nie jestem specjalistką od zużycia wody przez poszczególne jakieś gałęzie gospodarki i naszych indywidualnych gospodarstwach, natomiast rzeczywiście woda ma różne zastosowania, bo jest używana i do chłodzenia i w wielu procesach przemysłowych, jest w większości tych elektrowni na przykład konwencjonalnych jest wykorzystywana jako ważny element procesu produkcji energii. Tam cały czas występuje produkcja pary, która napędza turbiny albo chłodzenie, więc mamy tutaj bardzo wiele miejsc, w których woda jest wykorzystywana. Również rolnictwo jest bardzo ważną gałęzią gospodarki, w której woda jest używana. Natomiast no tutaj jest to w ogóle bardzo skomplikowane omawianie tych zagadnień, bo zawsze powstaje pytanie, co to znaczy, że woda jest zużywana. Prawda, mamy różne, ta woda, której się używa, musi być różnej jakości, w zależności od tego, czy to jest woda pitna, czy właśnie woda z kolei do jakichś urządzeń. I też zwracanie tej wody później do środowiska przecież następuje, tylko w niektórych przypadkach trzeba ją poddać oczyszczaniu, w innych przypadkach ona jest z kolei podgrzana. I to też ma wpływ dla ekosystemu, że zwraca się, woda wraca, ale podgrzana i od razu no, sytuacja w jakimś miejscu, gdzie dotąd żyły jakieś roślinki, jakieś zwierzęta, no, wygląda po prostu inaczej. Więc są bardzo złożone kwestie i jeżeli one kogoś interesują, to ja mogę polecić bloga Świat Wody, prowadzonego przez ekohydrologa doktora Sebastiana Szklarka i to jest świetne miejsce właśnie informacji na tematy takie związane z tym, ze śladem wodnym, ze zużyciem wody w różnych gałęziach gospodarki i co to właściwie znaczy, że wodę zużywamy. No właśnie, bo my tych śladów strasznie dużo zostawiamy. Ślad węglowy, ślad wodny. Jeszcze jakieś ślady mamy? No czasami mówimy ogólnie o śladzie ekologicznym, kiedy próbujemy po prostu ocenić całościowy wpływ jakiegoś produktu, czy usługi, czy na przykład pojedynczego człowieka na środowisko naturalne. To jest oczywiście strasznie trudne, bo takich aspektów do uwzględnienia jest mnóstwo, tak? Bo właśnie wpływamy produkując zanieczyszczenia jakieś ciekłe, gazowe, ale też budując coś na przykład, nawet budując, nie wiem, murek, wpływamy na otoczenie, bo zmienia się ile promieniowania w danym miejscu jest pochłaniane, jakie zwierzęta mogą przejść przez to miejsce na przykład, a jakie nie mogą. No po prostu jest to bardzo wiele aspektów do uwzględnienia często, więc taki ślad ekologiczny to jest bardzo skomplikowana kwestia, ale coraz więcej osób się tym zajmuje, ocenianiem tego i są wypracowywane metody tego, jak to robić, jakieś standardy, ponieważ coraz częściej jest taka potrzeba, żeby jakoś wycenić nasz wpływ na środowisko, czasami żeby go jakoś na przykład obciążyć jakimiś opłatami czy opodatkowaniem, tak żebyśmy mieli jakiś sposób oceniania po prostu naszych poszczególnych rozwiązań i wybierania tych, które są najmniej dla środowiska obciążające. Więc takich obliczeń, takich metod jest coraz więcej. No właśnie, bo tak jakiś czas temu wgryzając się w te tematy ekologii, bycia eko, bycia takim, żyć w sposób zrównoważony, jak to zrobić. No i nie wiem, poszłam do sklepu i były parówki z tofu, no i super, bo nie były ze zmielonych zwierząt, więc to plus, ale z kolei były w takiej ilości plastiku zapakowane po trójnej warstwie dosłownie, że no to już można by dyskutować, czy jest to rozwiązanie ekologiczne. No to jest bardzo trudne, bo to nawet jeżeli się jest na przykład specjalistą od klimatu, to wie się mniej więcej, które produkty są obciążone jakim śladem węglowym, z jakimi emisjami gazów cieplarnianych są związane. Ale jak porównać
tak położyć na szali emisję na przykład dwutlenku węgla związane z produkcją parówki, a co się dzieje później z plastikiem, który jest po prostu fizycznie kawałkiem śmiecia, tak? Który później gdzieś na przykład leży. I może na przykład uwięźnie w nim parę mrówek i nie przeżyje tej przygody. I jak to po prostu zważyć? To jest bardzo skomplikowane pytanie. No właśnie, zwłaszcza, że okazuje się, że do produkcji części żywności takiej właśnie wegańskiej, na przykład soi czy z migdałów, no tutaj potrzeba mnóstwo wody, żeby wyprodukować migdały. Jest dyskusja na temat upraw soi, czy one na pewno są takie ekologiczne, czy nie są. Więc dla takiego zwykłego człowieka, który się w to nie wgryza, to nagle on staje przed taką ścianą trochę i myśli sobie, kurczę, no cokolwiek zrobię, to i tak będzie źle. Czy zjem parówki z soi, czy zjem parówki ze zwierząt, to i tak będzie niedobrze. No niestety nie ma tu prostych odpowiedzi rzeczywiście, bo w dodatku może się to zależeć od lokalizacji. Na przykład są miejsca, w których energię elektryczną pozyskujemy z geotermii i to się nie wiąże z emisjami dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych i możemy w związku z tym tej energii zużywać, powiedzmy, tej energii używać z mniejszymi wyrzutami sumienia niż w miejscu, gdzie energia jest produkowana przez spalanie węgla. Podobnie jest z wodą. Jeżeli jest miejsce, w której deszcz pada po prostu regularnie, nie ma problemu z dostępem do wody, to też wydawałoby się, że nie ma powodu, żeby to zużycie wody ograniczać. Jeżeli tylko woda jest w stałej podaży i nie zużywamy jej nadmiernie, to nie ma problemu z tym, że produkujemy tutaj coś, co dużo wody wymaga. No, oczywiście sytuacja jest inna w miejscu, gdzie tej wody mamy deficyty, więc myślę, że tutaj takie spojrzenie na zasoby w konkretnych lokalizacjach też jest istotne. I tu właśnie pewnie będzie nam się coraz bardziej przydawać jakiś system i standardy obliczania tych właśnie śladów wodnych, śladów węglowych, śladu ekologicznego, bo to będzie mogło nam dawać taką prostą wskazówkę dla prostego człowieka, który nie zna się, zna się tylko na swoim jakiejś małej działce i nie umie samodzielnie zważyć i jeszcze wziąć pod uwagę, skąd przyjechał produkt jakiś, żeby ocenić, który w mniejszym stopniu wpływa na środowisko. Mhm. Tak, oczywiście, bardzo proszę. To ja podejdę z mikrofonem, żeby też słyszeli nas internauci. Będę trzymać. A propos tych braków wody, czy istnieją w tej chwili jakieś rozwiązania, które na szerszą skalę pozwolą odsalać wodę? No bo jest to jakaś nadzieja, prawda? Mówi się o tym, że Afryka wysycha, już południe Europy też już wysycha, już Włosi, Francuzi narzekają, że winnice schną. No, to się wiąże oczywiście z wieloma problemami, między innymi uchodźcami klimatycznymi i tak dalej. Czy jest jakaś nadzieja w tym względzie? Metody odsalania wody istnieją i one są rozwijane zwłaszcza w tych krajach, które są w miarę bogate i które cierpią na niedobory wody, czyli właśnie na przykład na Bliskim Wschodzie. I optymistyczne jest to, że te metody są coraz tańsze i wymagają coraz mniej energii, natomiast wciąż nie osiągnęły takiego etapu, żeby były tak super dostępne także dla krajów uboższych. No i oczywiście trzeba też zawsze popatrzeć, czy to jest sens w jakimś miejscu na to stawiać, bo na przykład w takim miejscu jak Polska, gdzie mamy regularnie opady deszczu i te opady są w dodatku coraz silniejsze, sumy rocznych opadów delikatnie rosną, a spodziewamy się, że będą rosły dalej. Po prostu wtedy lepiej jest postawić na wykorzystywanie tej wody, która już i tak spada do nas jako słodka, nie marnowanie jej, zamiast na przykład odsalanie wody z Bałtyku i transportowanie jej do Krakowa. To by był już takie przedsięwzięcie naprawdę nieopłacalne, ekonomiczne. Ten problem... No pewnie nie, on występuje na obu półkulach. Basen Morza Śródziemnego jest bardzo, bardzo dotknięty deficytami wody. To w ogóle są te pasy takie w okolicach zwrotników. W ogóle jest tak, że mamy obecnie do czynienia z globalną zmianą klimatu, która objawia się między innymi tym,
że niestety te regiony, które i tak były już suche, są coraz bardziej suche. I to właśnie ta strefa około zwrotników jest. I tam widać, że rosną takie obszary wysuszone. Mhm. Czy coś w ogóle można w tej kwestii zrobić, żeby tam, gdzie jest bardzo sucho i coraz bardziej sucho, żeby jednak próbować przywrócić jakąś równowagę, no bo to z kolei powoduje, że ludzie, którzy będą szukać wody, no właśnie, będą migrację, to o czym pani powiedziała, migrację bardzo duże ludzi, ale też wojny o wodę, jak się, właściwie one już chyba trochę występują, to nie tak, to co się mówi o współczesnych konfliktach, że to nie będą konflikty o ziemię w takim znaczeniu jak kiedyś, że się poszerzało granice swojej władzy, tylko będzie się walczyć o zasoby, czyli o to, co... Dokładnie, czyli w Syrii na przykład. No tutaj jest tak, że są miejsca, w których daje się coś robić i takie, w których jest gorzej. Jeżeli w jakimś miejscu występują w ogóle opady deszczu, to zawsze można się starać, żeby to... czy jest wilgoć w powietrzu, no to i można się starać, żeby jak najlepiej zużywać tę wodę, zatrzymywać ją, pilnować, żeby pokrycie powierzchni było takie, które sprzyja zachowywaniu wody, wychwytywaniu jej. Ale jeżeli gdzieś te opady są już naprawdę bardzo małe, to może nie być takiej możliwości, bo po prostu nie wyprodukuje się wody z powietrza. Czasami pojawiają się takie hasła, produkują wodę z powietrza. Ale to nie jest tak, w tym powietrzu ta woda była, tylko była w postaci pary wodnej, czyli była niewidoczna dla nas gołym okiem. I my tylko wtedy mogliśmy ją skroplić i zebrać. Jeżeli tej pary wodnej tam nie ma, jest jej bardzo mało, no to będzie to bardzo, bardzo trudne. Więc takie możliwości istnieją i na pewno są kraje, które się, zwłaszcza te bogatsze, starają się na różne sposoby taką parę wodną płynącą z nad oceanu zatrzymywać, skraplać, prowokować, żeby się zbierała na jakichś łapaczach pary wodnej, skraplaczach i żeby ją zbierać. Natomiast nie wszędzie takie możliwości są. Zastanawiam się, czy to jest zawsze kwestia technologiczna, umiejętności zrobienia tego, czy w ogóle jakiegoś takiego strategii myślenia, bo jedną z pierwszych rzeczy, których uczymy się w szkole na historii, to jest starożytny Egipt i to, jak starożytni Egipcjanie fantastycznie poradzili sobie z tym, że nie mieli wody w jednym miejscu, więc ją przeprowadzili i wykorzystywali przypływy i odpływy, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to znaczy tam były są okresowe wezbrania. Wezbrania właśnie, nie przepływy odpływy, tylko tak. Wezbrania i tak. I nie dysponowali technologią, jaką my mamy dzisiaj w XXI wieku. Zrobili to dużo prościej. No więc pytanie właśnie, czy to jest zawsze kwestia technologiczna? Znaczy, moim zdaniem to była technologia, tak? Czy to była agrotechnologia, hydrotechnologia, to oczywiście były proste rozwiązania, ale jacyś inteligentni ludzie się nad nimi zastanowili, wypróbowali je, wdrożyli, to jednak były rozwiązania techniczne. I oczywiście rozwiązania techniczne nie muszą być bardzo zaawansowane, czasami mogą być proste, czasami można patrzeć na jakieś rozwiązania też inspirowane naturą. W przypadku gospodarki wodnej bardzo wiele dobrych rozwiązań jest właśnie inspirowanych naturą, bo w naturze tak właśnie jest często, że rzeki meandrują, że mamy tereny podmokłe, miejsca, w których woda przesącza się przez warstwy gruntów na różne strony i wtedy pozostaje sobie w tym gruncie i sobie tam siedzi i czeka, aż rośliny wypiją ją korzeniami. Tak? I to są rozwiązania, które pokazują nam, jakie są metody na przykład zatrzymywania wody w gruncie i możemy takie metody próbować stosować, tak, nawiązujące do tych naturalnych procesów. Mhm. Kolejna dyskusja, która się przetacza, to czy regulować rzeki, czy nie? Punktu widzenia takiego zapobiegania suszom i powodziom, dzisiejsza nauka mówi, że bardziej skuteczne jest nieprzeregulowywanie rzek. Oczywiście, jeśli gdzieś już mamy takie miejsce, gdzie zbudowaliśmy coś, jakiś strasznie cenny zabytek paręset lat temu, no to pewnie w tym miejscu pozostawimy wały, pozostawimy jakieś umocnienia. Natomiast jeżeli mamy do wyboru, jak zagospodarować nowy teren, no to jeżeli
tutaj pozwolimy rzece sobie wylewać się tam wtedy, kiedy mamy wezbranie, kiedy będzie po prostu obszar zalewowy, kiedy rzeka będzie meandrować sobie według naturalnego swojego biegu. To będzie to i dobre ze względu na ochronę przeciwpowodziową i w drugą stronę ochronę przeciwko suszy, więc tutaj zdecydowanie takie rozwiązania inspirowane naturą i pozostawianie raczej naturalnego biegu rzek, naturalnego umiejscowienia terenów podmokłych jest korzystne. No właśnie, bo czasem słyszę taki argument, że nieuregulowana rzeka to ryzyko powodzi. No to wręcz przeciwnie. No to pewnie już zależy od szczegółów konkretnej rzeki. Być może czasami takie dobrze uregulowana rzeka przez dłuższy czas nie spowoduje powodzi, ale zwykle się okazuje, że przychodzi ten moment, kiedy ona jednak przekracza wały, kiedy jakiś wał puszcza i jednak powódź się wydarza. No ale właśnie te doświadczenia zbierane przez ostatnie, no pewnie już kilkaset lat z regulowania rzek pokazują, że no, regulowanie rzek jednak nie jest najlepszym rozwiązaniem. Takie techniczne podejście tutaj do nich i bardziej się sprawdza zostawienie rzek jej naturalnemu biegowi. Jako fizyczkę, co panią najbardziej w wodzie fascynuje? No najbardziej mnie fascynuje to, jak ona potrafi zmieniać swoje kształty, ile ciekawych po prostu form na ziemi przyjmuje. Czyli nie tylko kluski śląskie. Nie tylko kluski śląskie, ale to, że mamy i tą parę wodną, która jest niewidoczna, ale mamy też płatki śniegu, które mają fantazyjne, fantastyczne kształty, najbardziej skomplikowane. No i kiedy się zbierają w kupę i tworzą lodowiec, który z kolei wydaje się, że jest twardy i taki jednolity i po prostu nieruchomy, ale jak na nich zrobimy zdjęcia dzień po dniu, to okazuje się, że on jednak płynie i przesuwa się. To jest po prostu niesamowite. Myślę, że to jak woda właśnie zmienia te wszystkie swoje postaci, jakie to malownicze zjawiska potrafi powodować, chmury, burze, huragany, opady i też właśnie to, że właściwie niezależnie od swojej formy jest w ruchu i para wodna jest w ruchu i woda jest w ruchu w oceanie, w rzekach i nawet lodowce są w ruchu, więc ta jej wszędobylskość i mnogość zastosowań, ról, form, no to jest wszystko niesamowite. No właśnie, tak czytając ten fragment o szarżujących lodowcach, właśnie co to jest szarżujący lodowiec, bo to się tak kojarzy z taką, z ogromną dynamiką. Ogromną dynamiką. Ona oczywiście nie jest aż tak dynamiczne. Raczej nie jest tak, że jak rozbijemy namiot u podnóża lodowca, to następnego dnia lodowiec nas rozjedzie. Chyba, że akurat oderwie się jakiś kawał lodowca, to wtedy nikomu nie życzymy. Tak, ale to nie jest ten element szarży. Szarżującymi lodowcami nazywamy lodowce, które zwiększają swoją objętość, swój zasięg i dzieje się to. Czasami zdarza się tak, że to się dzieje dużo szybciej niż zwykle i wtedy mówimy właśnie o szarży lodowca. Natomiast niestety obecnie mało jest takich lodowców, które szarżują, bo większość się obecnie cofa w związku z globalnym ociepleniem. Niestety okazuje się, że te letnie roztopy, to ścienianie się lodowców na końcach, odłamywanie się gór lodowych czy takich kawałów lodu, zależnie od tego, czy lodowiec jest na lądzie, czy kończy się w oceanie, no, skutkuje tym, że zimowe opady śniegu nie nadrabiają tych strat i lodowce w związku z tym swoją masę stopniowo tracą obecnie, średnio rzecz biorąc, na świecie. No właśnie, jak jest z tymi lodowcami? One jest bardzo źle, jest źle, bo to w zależności od tego, do którego medium się spojrzy, na który portal, no to właśnie jest albo tragicznie, albo jest nie tak źle, albo histeryzujemy. No więc w jakim punkcie jesteśmy z lodowcami? Z lodowcami jest bardzo źle i bardzo one znikają nam w dosyć bardzo szybkim tempie obecnie. Trzeba pamiętać, że lodowce są stosunkowo małe w porównaniu np. z Antarktydą czy Grenlandią. Zniknięcie Antarktydy czy Grenlandii to będą tysiąclecia.
Natomiast zniknięcie lodowców to będzie najbliższe 100-200 lat, zależnie od tego, gdzie te lodowce się znajdują. Najpierw zaczynają znikać nam lodowce w tropikach, bo okazuje się, że w tropikach też są lodowce, bo mamy tam wysokie góry i po prostu gdzieś ta koń na szczytach tych gór, znaczy może nie na szczytach, tylko pomiędzy szczytami tych gór, też mamy lodowce i one znikają i już się z nimi żegnamy z kolejnymi. Też do końca stulecia większość lodowców alpejskich może zniknąć, może uzyskać negatywne bilanse masy i bardzo się skurczyć i po prostu zaniknąć, więc najdłużej pewnie przetrwają te lodowce, które są w wysokich szerokościach albo bardzo wysoko w górach, ale te zaniki masy lodowców trwają i idą bardzo szybko. Mhm. To człowiek to robi, prawda? Jest głównym winowajcą, jeśli chodzi o znikanie lodowców. No niestety tak. Winowajcą jest tutaj globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka, czyli średni wzrost temperatury na powierzchni Ziemi, no, który jest efektem emisji gazów cieplarnianych, czyli przede wszystkim dwutlenku węgla, ale też metanu, podtlenku azotu, także różnych gazów technicznych, takich jak freony. Ale tutaj dwutlenek węgla jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Kiedy koncentracja tych gazów w atmosferze rośnie, to okazuje się, że nasza atmosfera zaczyna pochłaniać więcej promieniowania podczerwonego emitowanego przez Ziemię i bardziej się nagrzewa. W momencie, kiedy gdybyśmy mieli równowagę energetyczną, mamy cały czas dostawy energii ze Słońca i żeby utrzymać stałą energię, musimy się energii pozbywać. No ale w momencie, kiedy atmosfera część energii, której się usiłujemy pozbyć, przechwytuje, no to okazuje się, że temperatura na powierzchni Ziemi rośnie, temperatura w atmosferze rośnie i robi się u nas coraz cieplej. Gdybyśmy koncentrację dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych nie zwiększali, no to mielibyśmy stałą temperaturę, ale skoro zwiększamy, no to mamy temperatury wzrost. No właśnie, wtedy przychodzi ktoś, kto nie wierzy w ocieplenie klimatu i mówi, jakie ocieplenie klimatu, przecież maj był taki chłodny. No, rzeczywiście takich głosów jest wiele. Trzeba pamiętać, że kiedy mówimy o globalnym ociepleniu, to mówimy o średniej globalnej temperaturze powierzchni Ziemi i że klimat ma też swoją naturalną zmienność, czyli po pierwsze w różnych regionach może być w danym roku różna temperatura, wyższa lub niższa, bo nas interesuje globalna średnia, która nam mówi o tym, ile jest w ogóle energii zgromadzonej na powierzchni Ziemi. I też może być tak, że mamy lata cieplejsze, chłodniejsze na zmianę lub na przykład 5 lat chłodniejszych, 5 lat cieplejszych, dlatego że właśnie mamy różne zjawiska takie naturalne powodujące, że nie mamy dokładnie takiej samej pogody z roku na rok. Nawet jeżeli średnia temperatura powierzchni Ziemi byłaby stała na przestrzeni 100 czy 200 lat, to i tak mielibyśmy lata cieplejsze, chłodniejsze. To nas nie dziwi, bo raz mamy więcej energii słonecznej, raz mamy jej mniej, raz wybuchnie trochę wulkanów, raz z kolei mamy spokojniejsze sejsmicznie czy tam wulkanicznie lata. Czasami mamy po prostu różne układy też synoptyczne, różne zachowanie prądów morskich. To wszystko powoduje takie naturalne fluktuacje. Tak samo jak mamy pogodę zmieniającą się z dnia na dzień, ale lato jest zawsze cieplejsze niż zima u nas. To tak samo mamy cieplejsze lata, teraz chłodniejsze lata, ale na przestrzeni dekad, kilku widzimy, że średnia temperatura powierzchni Ziemi jednak rośnie. I to niebezpiecznie rośnie. I zbyt szybko. Tak. Rośnie niebezpiecznie, dlatego że mamy coraz więcej zjawisk, które uprzykrzają nam życie, coraz więcej zjawisk, które są dla nas niebezpieczne, tak bezpośrednio, czyli na przykład silne upały, które są bezpośrednim zagrożeniem dla naszego zdrowia, coraz silniejsze sztormy, które powodują zniszczenia, wzrost poziomu morza, który też powoduje zniszczenia na wybrzeżach. Różne takie zjawiska, które bezpośrednio nam zagrażają, ale nawet gdyby nie było tak, że one bezpośrednio stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia, to i tak sam fakt, że mamy szybko postępującą zmianę takich średnich warunków, i tak jest utrudnieniem dla nas, bo oznacza, że na przykład musimy stale podnosić te falochrony, stale
zmieniać jakieś warunki zabudowy, na przykład, żeby dostosowywać się do większych prędkości wiatru, do innych rytmów opadów, więc, więc mamy tutaj zdecydowanie problem. Pożary, tak, które w Australii czy w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Tak, dokładnie. Rzeczywiście mamy też coraz większe zagrożenie pożarami. O pożarach jest dosyć trudno opowiadać, dlatego że pożary są, to jest jedna z tych rzeczy, która jest elementem naturalnym też naszego systemu klimatycznego. Ileś pożarów zawsze było i zawsze pewnie będzie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy mamy silniejsze upały, dłuższe upały, częstsze susze, to są to warunki, które sprzyjają występowaniu obszarów, sprzyjają produkcji takiego paliwa do pożarów, tak, mamy wyschniętą roślinność i w związku z tym mamy takie lepsze warunki do powstawania pożarów. Niekoniecznie wszędzie oznacza to, że obszar pożarów albo częstość pożarów się zwiększa, dlatego że też trzeba pamiętać o tym, że my mamy coraz lepsze metody zapobiegania pożarom, coraz sprawniejsze metody gaszenia pożarów, więc jest tak, że w jakimś stopniu próbujemy sobie radzić z tym problemem i nie musi być tak tragicznie, ale na pewno jakby musimy podejmować ten wysiłek, żeby pożarom w tym momencie, kiedy ryzyko ich rośnie, zapobiegać. Więc chociaż w tej walce nie jesteśmy najgorsi, na szczęście, to no, jesteśmy tym obciążeni. To jest jedna z tych rzeczy, właśnie z którymi musimy się zmagać w momencie, kiedy zmienia nam się klimat, że mamy coraz większe zagrożenie pożarami ze względu na warunki meteorologiczne i w związku z tym musimy coraz większe wysiłki w tej kwestii czynić. No właśnie, mówi się o tym, że za 100 lat już może nie być Sopotu i Gdańska, bo poziom wód podniesie się tak bardzo, że no tam Górna Gdynia jeszcze sobie jakoś poradzi. To jest realne, czy to jest takie właśnie obrazowe przedstawienie tego, z czym się mierzymy, no ale jednak może nie będzie tak źle, jednak Gdańsk przetrwa. No na pewno trzeba zdecydowanie przyjrzeć się temu, co się dzieje na naszym wybrzeżu, dlatego że mamy tutaj duże obszary, które będą zagrożone wzrostem poziomu morza i zalewaniem. To się nie będzie działo tak, że codziennie poziom morza będzie o kilka milimetrów wyższy, aż w końcu nam dojdzie do dachu, tylko w ten sposób, co już teraz obserwujemy, że na przykład wezbrania sztormowe będą coraz wyższe, coraz częściej, że to będzie tak, że miejsce, które teraz jest zalewane raz na 10 lat, będzie zalewane co roku, a później będzie zalewane dwa razy do roku. I w momencie, kiedy coś jest zalewane raz na 10 lat, to można tam postawić budkę z lodami, bo jeszcze 10 lat ona sobie postoi, tak? Upraszczając bardzo. Ale jeżeli ona będzie co roku zalewana, to już nie jest tak łatwo. I też oczywiście oznacza to na przykład ryzyko dla takich ważnych elementów, jak źródła wody pitnej. Na przykład w Trójmieście są zagrożone źródła wody pitnej, których są właśnie zalaniami w najbliższej przyszłości. I jak jest jedno zalanie, no to może się jeszcze odczyści, może się tam uchroni, ale jeżeli to jest regularne spotkanie z wodą słoną, to dochodzi do zanieczyszczenia i to już przestaje być dobre źródło wody pitnej. Więc po prostu te problemy będą narastać, no i trzeba się przyjrzeć, które obszary są najbardziej zagrożone, być może na niektórych występują jakieś na przykład właśnie zabytki, na których naprawdę nam zależy, a być może inne tereny po prostu trzeba będzie poświęcić jako miejsce, w którym pozwolimy, żeby morze je zabrało. Więc tutaj trzeba naprawdę się przyjrzeć, zobaczyć, gdzie warto budować, gdzie nie warto budować, gdzie trzeba z kolei wzmocnić umocnienia. Szalenie trudne decyzje, tak sobie myślę, bo czytałam jakiś czas temu o Chinach, które są takim krajem, który właściwie nie bardzo się przejmuje. To znaczy, jak potrzebuje zalać 100 wiosek, to po prostu zalewa 100 wiosek, wyprowadza ludzi i już, bo to jest potrzebne akurat dla przemysłu w tym mieście. Ale tak sobie myślę, że jakby strategicznie oczywiście jakiś teren trzeba będzie poświęcić, no ale co jak akurat tam ktoś mieszka i to jest dla niego jego dom. Więc myślę, że tutaj chyba ta edukacja na temat zmian klimatycznych, która w ogóle jest ważna, jest też ważna właśnie w takich aspektach, o których mówi się bardzo mało. No bo właśnie to jest takie uproszczenie. A zaleje nam Sopot albo Gdańsk, haha, jaki film katastroficzny. No właśnie, tymczasem to jest no bardzo skomplikowana decyzja po prostu, co robić, żeby coś uratować, a coś poświęcić. No myślę, że to jest jeden z takich tematów, które po prostu powinny podlegać dyskusji społecznej w danej też lokalizacji.
No my na szczęście jesteśmy demokratycznym społeczeństwem póki co i takie rzeczy coraz częściej podlegają jakimś konsultacjom, dyskusjom i myślę, że to należałoby wspierać i też konsultować się właśnie ze specjalistami, robić ekspertyzy na temat poszczególnych obszarów wybrzeża, żeby znać sytuację i na przykład nie robić wielkich inwestycji w miejscu, które z dużym prawdopodobieństwem będzie niedługo zalane, bo wtedy jak mamy już wielką inwestycję drogą, to wtedy co od razu myślimy, no to musimy postawić wielkie, drogie wały, coraz wyższe, żeby tą inwestycję uchronić. To jest naturalny taki sposób, prawda, rozumowania. A można było od razu ją zbudować gdzie indziej być może i byłoby, jakbyśmy wcześniej sprawdzili, prawda? Więc warto zdecydowanie tutaj patrzeć, co się dzieje i te warunki środowiskowe i prognozy sprawdzać. Zwłaszcza, że wzrost poziomu morza to jest akurat takie jedna z tych rzeczy, które wiemy, że nie da się szybko zatrzymać, ponieważ nawet gdyby to ocieplenie się zatrzymało, to jakaś część lodu już musi zniknąć, dlatego że po prostu jego ilość jest niedostosowana, tak, do aktualnej temperatury. Więc wiemy, że wzrost poziomu morza jeszcze będzie trwał dość długo. Bardzo ważne jest to, co pojawia się akurat nie w tej książce, ale w drugiej książce, którą napisała pani wspólnie z dwójką kolegów, Nauka o klimacie. I to właściwie jest sam początek tej książki, że nie ma w tej chwili żadnej poważnej organizacji naukowej, która by negowała globalne ocieplenie i zmiany klimatu, negatywne zmiany klimatu. No rzeczywiście to jest po prostu na tyle dobrze ustalony fakt wynikający z tylu pomiarów prowadzonych na całym świecie, mnóstwem metod, bo to nie tylko jest kwestia tego, że mamy termometry i sprawdzamy, jak rośnie temperatura, co oczywiście się robi, ale też właśnie widzimy, że ubywa lodów i na obu lądolodach, i w lodowcach, w różnych łańcuchach górskich. Widzimy, że przesuwają się zakresy występowania roślin i zwierząt w stronę biegunów albo w górę zboczy gór. Widzimy, że zmienia się bardzo dużo na naszej planecie i wszystkie te zmiany pasują nam do właśnie hipotezy, że klimat się zmienia, że średnia temperatura powierzchni Ziemi rośnie. Gdybyśmy mieli tylko jeden z tych pomiarów, no to można byłoby przypuszczać, że tu jakaś inna jest przyczyna, ale mamy tak dużo zjawisk, które pokazują nam, że średnia temperatura powierzchni Ziemi rośnie, że tutaj wątpliwości nie ma. Lodowce są też fascynujące dlatego, przynajmniej dla mnie, tak jak czytałam to, co pani napisała, że dzięki nim można powiedzieć, jaka była temperatura na Ziemi w różnych jej okresach. Rzeczywiście, w tych najstarszych lodowcach, a właściwie w lądolodach, bo tam można znaleźć najstarszy lód, jest zapisana historia klimatu, bo lodowiec powstaje w ten sposób, że co roku spada nowa warstwa śniegu w danym miejscu. Co roku ona jest przykrywana następną warstwą. Tam się w lecie dochodzi do różnego takiego lekkiego podtapiania, to się zgniata, więc też ten śnieg się przekształca. Ale sprawdzając skład właśnie izotopowy tego śniegu, czyli jakie rodzaje atomów tlenu i wodoru tam się znajdują, ale także to, jakie jest powietrze uwięzione pomiędzy tymi cząsteczkami wody, możemy określić, jaki był skład atmosfery w przeszłości i jakie były średnie temperatury powierzchni Ziemi. A ponieważ to są takie właśnie regularne warstwy, no to można je tak zliczać rok po roku po prostu. Oczywiście im dalej w przeszłość, tym to jest mniej dokładne, bo one są bardziej zgniecone, więc na początku mamy rok po roku, możemy sprawdzać, co się działo, a głębiej, bardziej idzie dekada po dekadzie, potem stulecie po stuleciu, bo to już są takie mieszanki, charakterystyka stulecia, potem charakterystyka tysiąclecia, jak zajrzymy już gdzieś bardzo, bardzo głęboko i znajdziemy taki bardzo, bardzo stary lód. Ale to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe, to w XX wieku był bardzo duży rozwój właśnie glaciologii i tych metod badania przeszłości klimatu, więc my, kiedy mówimy o zmianie klimatu, to często możemy się spotkać z takim zarzutem, że mamy tylko pomiary ze 100 czy 120 lat. A tymczasem właśnie sięgając do tych próbek z lodowców, ale też różnych próbek geologicznych,
próbek osadów, różnych bardzo ciekawych tropów z przeszłości, my możemy powiedzieć, co działo się z klimatem Ziemi także wcześniej. Są też takie wizje i też jestem ciekawa, co pani o nich myśli jako naukowiec, naukowczyni, że właśnie jak topią się lodowce, to teraz będą uwalniały się te wszystkie straszne choroby, które tam się gromadziły przez te wszystkie tysiące lat, na które my już nie jesteśmy uodpornieni. Nawet była taka teoria, że ta pandemia covidowa to też jest właśnie wirus uwolniony z lodowca, który nas teraz dopadł. To są takie śmieszki, heheszki, czy to jednak jest poważne zagrożenie? No tutaj się łączą akurat i takie opowieści, które po prostu kogoś bardzo inspirują i nie wiem, mogłyby stanowić właśnie punkt wyjścia do filmu jakiegoś katastroficznego, sensacyjnego, ale one wypływają pierwotnie też z prawdziwych właśnie ustaleń. Rzeczywiście w miarę jak nam się cofają lodowce albo rozmarza wieloletnia zmarzlina, to okazuje się, że zdarza się tak, że uwalniane są drobnoustroje chorobotwórcze, niekoniecznie całkiem nieznane, ale był przypadek takiej epidemii wąglika pośród bydła na Syberii bodajże, które właśnie zostało jakby prześledzone, skąd ona się mogła wziąć i to były prawdopodobnie właśnie wymarznięte po wielu latach, odtajałe zwłoki jakichś zwierząt źródłem tego, więc jest takie zagrożenie. Także w lodowcach znajduje się czasem spore nagromadzenie różnych substancji, bo właśnie lodowiec powstaje, jak powiedziałam, w ten sposób, że tam mamy opady wiele lat zbierające się. Czasami okazuje się, że na przykład były to opady z czasów prowadzenia prób jądrowych i tam na przykład okazuje się, że są duże ilości z tymi opadami wymytymi z atmosfery jakichś związków promieniotwórczych albo na przykład rtęci. I to się na ogół wytapia z lodowca stopniowo i dopóki to tak sobie dzieje się powoli, pomału, co roku po troszku, to nie stanowi zagrożenia. Ale jeżeli mamy takie silne topnienie i nagle uwalnia się bardzo dużo związków, które mogą być toksyczne dla ludzi, którzy przecież później mieszkają nad rzeką, którą zasila ten lodowiec, tak? To pojawia się czasami, może się pojawiać takie ryzyko dla ich zdrowia i to powinno być zdecydowanie monitorowane i specjaliści zdrowia publicznego się interesują tym tematem. Ja może doleję wody. Bardzo proszę. Tak a propos. Dobrze. Tutaj mamy głos z publiczności przed komputerem. Pozdrawiam Panie i zadaję pytanie, czemu ta piękna psinka się nie rusza. To najpierw odpowiem na to. Psinka się nie rusza, ponieważ przysłuchuje się z wielką uwagą temu spotkaniu. I świadczy to właśnie o skupieniu psinki. Co do podejmowanego tematu, przeraża to mnie i naprawdę boję się, że za bardzo światem rządzi już kasa, przez co nasze pojedyncze ludzkie starania nic nie dadzą. Jednak mimo wszystko mówmy o tym, walczmy i może jakaś władza, jakiś lider stanie na wysokości zadania. Dziękuję za ten temat. No właśnie, tak jak obserwuje pani tych liderów na świecie, to są tacy liderzy, którzy te kwestie klimatyczne traktują poważnie, nie tylko od czasu do czasu, jak coś nam się wydarzy, huragan, przejdzie powódź, tylko myślą o tym strategicznie? Chyba trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jednak oceniamy ich najczęściej, zwłaszcza jeżeli nie są naszymi akurat przywódcami lokalnymi, o których słyszymy na co dzień, to oceniamy innych na podstawie jednak tych nielicznych wystąpień przy jakichś okazjach, które się pojawiają. Jeżeli ja na przykład słyszę wystąpienia polityków głównie przy okazji szczytów klimatycznych, bo to jest jakaś dziedzina, którą się zajmuję, no to mam wrażenie, że mówią o tym bardzo dużo, ale na ile później rzeczywiście przez cały rok do następnego szczytu klimatycznego w swoim kraju działają w sposób rozsądny, to troszeczkę trudno mi ocenić. Na pewno jest to bardzo ciężki temat, bo w każdym kraju prawie mamy z jednej strony temat klimatu, a z drugiej strony temat jakiegoś potężnego działu gospodarki. Czasami to jest górnictwo, czasami to jest intensywne rolnictwo też. Czasami to jakiś przemysł specyficzny, więc tutaj jakby sytuacja lokalna potrafi być bardzo różna i zwykle trzeba pogodzić jakoś
jeżeli się chce przetrwać u władzy, interesy jakiegoś potężnego lobby z tym, żeby ocalić w ogóle naszą możliwość istnienia, więc pewnie nie ma tak, że ktoś jest w stanie trzymać się władzy i konsekwentnie zawsze działać tylko tak, żeby sprzyjać zatrzymaniu zmiany klimatu. Dobrze, to już jest taki moment, kiedy będę Państwu oddawać głos, ale muszę zadać to pytanie, bo chciałam je zadać, kiedy wspomniałam o szarżujących lodowcach, ale szarżujące lodowce tutaj wywołały dużo ekscytacji, więc jakoś zboczyłam z tematu. No właśnie, mówiła Pani o tym, że ta woda podlega ciągłym zmianom, ciągle coś tam się dzieje. Czy czasem nam się wydaje, patrzymy na morze, ono jest takie spokojne, nic się nie dzieje. Czy to naprawdę wtedy nic się nie dzieje, kiedy ta woda jest taka spokojna i nie ma nawet malutkiej fali? No, jeżeli nie ma naprawdę malutkiej fali, to myślę, że może rzeczywiście chwilowo nie ma tam za dużo zjawisk, ale na pewno cały czas woda z tego morza paruje, na pewno cały czas się skrapla. Jest bardzo dużo procesów, które zachodzą nawet kiedy ich nie widzimy. Takie drobne ruchy, jakiegoś mieszania się, więc tam na pewno zawsze się coś tam się dzieje. Coś się dzieje. A czemu jest cisza przed burzą? Cisza przed burzą, to jest dobre pytanie, co to znaczy cisza przed burzą, to raczej może powiedzmy tak, bo burze powstają w różnych sytuacjach też, burza może być związana z przechodzeniem frontu atmosferycznego, wtedy mamy taki wielki wał wędrujących, zbuntowanych, rozbudowanych chmur. Może być tak, że burza powstaje po prostu w związku z tym, że mamy bardzo nagrzaną ziemię i chmury rozbudowują się od rana, aż w końcu osiągają takie wielkie rozmiary, w związku z tym, że para wodna paruje z ziemi, są prądy takie unoszące powietrze, to powietrze, para wodna się kondensuje, powstają chmury. Jeżeli mamy taką, myślę, że ta sytuacja ciszy to jest bardziej chyba takie troszeczkę bywa złudzenie, że ponieważ jakby jest taki moment, w którym ona jest przerwana, powstaje raczej szkwał, przychodzi silny wiatr i w związku z tym wydaje się, że była cisza. No, czasami to jest taka kwestia, że jesteśmy w strefie jakiegoś prądu powietrza, który jest właśnie raczej pionowy niż poziomy, więc my nie czujemy wiatru, a potem przychodzi chmura i pojawia się właśnie wiatr, więc myślę, że tutaj może być to kwestia tego, że po prostu mamy burzę w takiej wyżowej, w takiej pogodzie słonecznej, kiedy nie ma za dużo wiatrów w poziomie, natomiast są dobrze rozbudowujące się pionowe prądy powietrza, wtedy mało zaburzone i może dochodzić do powstawania rozbudowanej chmury. Wow, tak. Fascynujące. No tak, to trochę próbuję tutaj improwizować, bo. Bo to jest takie trochę pytanie z gatunku, dlaczego pytanie, woda jest mokra, więc. Tak. I jakby jak się za człowiek opisuje, nie wiem, uczy się, jak powstaje burza, to wcale o takiego zjawiska nie ma. Rzeczywiście mamy poczucie takie subiektywne, że istnieje coś takiego. Myślę, że to jest kwestia właśnie bycia w obszarze prądu wstępującego czy wstępującego przed burzą i takiej ciszy pozornej. Okej, bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, to teraz jest czas dla Państwa na pytania, dla Państwa w Sopotece oraz przed komputerami. Chciałam zapytać tak. Czy Pani spotkała się z fotografiami Japończyka Ewo? Niestety nie kojarzę, może widziałam, ale nie znam. On robił fotografię struktury wody w różnych jakby stanach emocjonalnych otoczenia. Kropki wody są inne niż bardziej przyjazne. Znaczy przede wszystkim
kropla wody nie ma struktury, bo właśnie na tym polega stan ciekły, że mamy cząsteczki wody, które się w taki bezładny sposób do siebie przytulają i kotłują. Więc jeżeli mamy jakąś strukturę, to znaczy, że zaczęło nam już woda zamarzać, bo było, znaczy, że ją ochłodziliśmy. I nie ma fizycznego mechanizmu, który by pozwalał na to, żeby emocje oddziaływały na jakąś strukturę wody, której w ogóle tej struktury nie ma. Mogę sobie wyobrazić, że jeżeli mamy atmosferę kłótni i na przykład ludzie hałasują w związku z tym, no to woda będzie się po prostu drgała, dlatego że będziemy mieli fale dźwiękowe, które będą ją poruszały. Jeżeli będziemy spokojni i będziemy cichutko, no to woda się uspokoi i będzie pewnie też mniej ruchu w tej wodzie, bo nie będzie fal akustycznych. Fale akustyczne bardzo dobrze się w wodzie przenoszą. Natomiast same nasze emocje nie wydaje mi się, żeby miały szansę oddziaływać na wodę. Czyli emocje w interakcji mogłyby. No jeżeli te emocje po prostu znajdują takie wyraźne fizyczne ujście, jak na przykład krzyczenie, Krzyk na przykład, tak. Co jeszcze mogło być? Krzyk, westchnienie, czy to za mało już, żeby... No to już możemy wziąć pewnie, dodaj szklaneczkę i zobaczyć, jak ja westchnę, czy się poruszy. No poruszy się, więc w tym sensie na jakąś małą objętość wody jesteśmy w stanie płynąć, natomiast na pewno nie ma tutaj mowy o jakimś pływaniu na strukturę. Mhm. No właśnie, tak sobie wyobraziłam, jakby się zmieniła ta woda, nie wiem, przy wyrażaniu miłości na przykład. No myślę, że to może zależy, jak bardziej, głośne byłoby to wyrażenie miłości. Myślę, że to bardziej może dla jakieś malarskie czy animacyjne wyobrażenia, ale nie związane z fizyką. Mhm, no i chętnie zobaczę, jak się nazywał ten autor? Emoto, tak. Jestem bardzo ciekawa, co tam mu wyszło z tych zdjęć. Czy jeszcze jakieś pytanie? Internet milczy. Ja może zapytam, będę chciał do pani pytania o tych decydentach. W związku z tym, że pani książka była sponsorowana przez jedno z ministerstw. Nie, to od razu poprawimy. Ta formuła dotyczyła naszego spotkania. Książka nie miała sponsora. Ale czy państwo jako specjaliści, bo... Przepraszam, ja podejdę z mikrofonem jeszcze, bo słabo słychać. Ja w związku z pytaniem pani prowadzącej dotyczących wpływu decydentów na naszą sytuację klimatyczną, chciałam zapytać, czy państwo, czy pani i czy koledzy, z którymi napisaliście państwo tą znaną książkę o klimacie, czy jesteście państwo konsultantami naszych rządzących? Chyba nie powiedziałabym, że jesteśmy konsultantami rządzących, natomiast zdarza się tak, że moi koledzy występują na komisjach sejmowych albo jesteśmy zapraszani, nie wiem, do jakichś konsultacji na szczeblu samorządowym, do różnych projektów. Czasami jest prośba o konsultację, nie wiem, programu, jakichś elementów rozmowy w jakiejś jednej czy drugiej partii. Więc jest tak, że zdarzają się różne konsultacje, natomiast nikt nie pełni takiej funkcji doradcy ministra do spraw. No to tak. Tak, myślę, że nie mogą powiedzieć, że nie wiedzą, także ja jestem członkinią zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, w której wydaliśmy już trzy komunikaty, które były na temat susz i powodzi w Polsce, na temat wzrostu poziomu morza i na temat energetyki. I one też były wysyłane właśnie przez Polską Akademię Nauk do naszych władz na różnych szczeblach, może tak to skróćmy. I też oczywiście Polska jest przecież członkiem ONZ-u i w związku z tym współtworzy Międzyrządowy Panel do spraw zmiany klimatu, zatwierdza wraz z innymi podsumowania raportów Międzyrządowego Zespołu do spraw zmiany klimatu i w związku z tym no, wydaje się, że nie mamy takiej możliwości, żeby nasi rządzący stwierdzili, że nie wiedzą o zmianie klimatu i jeszcze w dodatku wyparli się tego, że Polska jakby i nasi decydenci no, przyjmują do wiadomości stan wiedzy naukowej na ten temat. Jakby są podpisani pod tym. Jako może anegdotę powiem, bo pani
lecę z mikrofonem, skoro anegdota. Znaczy, to jest fakt, ale jest anegdotyczny, ponieważ ja jestem z Katowic. Katowice gościły niedawno szczyt klimatyczny. No i jakież było zdziwienie gości, kiedy witała ich górnicza orkiestra. A głównym elementem dekoracyjnym Centrum Kongresowego były bryły węgla. No po jednym dniu zostały zdjęte, ponieważ no okazało się to małym skandalem. Także no właśnie. No rzeczywiście jest tak, że górnictwo ma u nas długą tradycję i wiele mu zawdzięczamy. I na pewno nasz świat wyglądałby też... Straciłby też dużo pozytywnych rzeczy, gdybyśmy górnictwa nie mieli i nie mieli przez wiele lat dostępu do tej dosyć taniej energii. Więc miało to na pewno dla nas duże znaczenie i umożliwiło nam poważny rozwój gospodarczy, który nie byłby możliwy bez tego źródła energii. Natomiast dzisiaj zdecydowanie trzeba, jeżeli chcemy dalej kontynuować jakiś rozwój i funkcjonowanie na ziemi, to trzeba poszukać innych źródeł energii, a z węgla korzystać w inny sposób, bo węgiel jest potrzebny nam nie tylko do spalania go, ale przecież także do produkcji wielu ważnych materiałów. Kiedyś można było, tak, w pisemkach dla dzieci były mnóstwo takich obrazków, do czego nam węgiel potrzebny, i tam były i pończochy, i aspiryna, i mnóstwo rzeczy, więc jak widać, jest to potrzebny surowiec i może szkoda go spalać właściwie, zwłaszcza, że mamy go coraz mniej i będzie nam się kończył. Tak. Mamy pytanie od internautów. Pani Ewa, dołączyłam do Państwa trochę później, ale mam pytanie. Co lokalnie albo nawet domowo możemy zrobić, żeby pomóc wodzie, a dokładnie naszemu klimatowi? No to właściwie są dwie odrębne rzeczy, tak, żeby pomóc wodzie, a pomóc klimatowi. Jeśli chodzi o wodę, no to pewnie byśmy chcieli zapobiegać marnowaniu wody, zapobiegać produkcji wody zanieczyszczonej, więc po prostu na co dzień oszczędzalibyśmy wodę, pilnowali tego, żeby nie wprowadzać do niej za dużo jakichś substancji, z których potem ją trzeba oczyszczać, na co też idzie energia i środki. Więc tutaj wszystkie takie metody domowe oszczędzania wody, wykorzystywania jej wielokrotnie, czy po prostu niestosowania agresywnych jakichś środków chemicznych, byłby na miejscu. Natomiast w ten sposób możemy chronić wodę w naszej okolicy. Możemy też starać się, żeby wodę, która spada nam z nieba, jakoś w tej okolicy zachowywać. Czyli tutaj się kłania postawienie na trawnik, a nie wybetonowany podjazd. Zastosowanie pewnie deszczówki do podlewania ogródka, albo na przykład odprowadzanie po prostu wody z rynny właśnie na jakiś obszarek zielony, jeżeli to jest nasz ogródek, to na przykład do naszego ogródka wprost. Natomiast ochrona klimatu to jest osobna kwestia. Myślę, że w ogóle określenie ochrona klimatu jest takie troszeczkę kulawe, ale myślę, że rozumiemy pod tym zapobieganie zmianie klimatu, czyli chronienie tego klimatu, próba zachowania go w takim stanie, jaki jest, żeby się on już za bardzo nie zmienił. Jeżeli chodzi o zatrzymywanie zmiany klimatu, to tu przede wszystkim chodzi o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, freonów i innych gazów technicznych. I tutaj z punktu widzenia pojedynczego człowieka w Polsce najprostszą metodą jest oszczędzanie energii, staranie się, żeby nasze gospodarstwa domowe były jak najbardziej efektywne energetycznie. To może być na różnych znowu szczeblach. Możemy zadbać o to, żeby nasz dom był dobrze ocieplony, żeby korzystał z jakichś alternatywnych wobec energetyki konwencjonalnej źródeł energii, czyli na przykład z energetyki słonecznej czy wiatrowej. Jeżeli nie mamy na to wpływu, no to możemy próbować też patrzeć na to, w jaki sposób podróżujemy. Możemy też sprawdzić, co na przykład jemy, bo ważnym elementem takich zmian, które muszą zajść w naszej gospodarce i w naszym stylu życia, jest to, żebyśmy jedli
globalnie mniej mięsa i na pewno nie zwiększali ilość mięsa, jaka jest jedzona, ponieważ hodowla zwierząt jest takim jednym z ważnych źródeł gazów cieplarnianych również. I w związku z tym mamy tutaj wiele takich możliwości, ale przede wszystkim można spojrzeć na to, czy mamy szansę na to, żeby zużywać mniej energii, bo w Polsce jednak większość energii jest produkowana poprzez spalanie paliw kopalnych i to jest coś, co w największym stopniu się przyczynia do zmiany klimatu. Pani Ewa też pyta o łąki miejskie, ale to już o tym mówiłyśmy wcześniej, więc myślę, że nie będziemy tego powtarzać, czy to dobre rozwiązanie. Jest to jedno z dobrych rozwiązań chyba, prawda? Znaczy no, z punktu widzenia gromadzenia wody, zatrzymywania i zapobiegania podtopieniom, no jest to, jak rozumiem, tworzenie obszaru zielonego w mieście, więc tak, to jest jedno z tych możliwych rozwiązań. Super. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za pytania. Bardzo przede wszystkim Pani dziękuję za opowiedzenie o tym wszystkim, za książkę o wodzie, za cały projekt Nauka o klimacie. Także wielkie, wielkie dzięki za edukowanie i za przybliżanie nam tych wszystkich skomplikowanych kwestii. Dzięki temu możemy zrozumieć to lepiej. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo mi było z Państwem porozmawiać. Bardzo dziękuję. To jeszcze odczytam magiczną formułkę na koniec. Spotkanie mogło się odbyć dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dziękuję.